La pregunta es, ¿qué está haciendo el padre? El padre está poniendo los libros en la mochila. El padre está poniendo los libros en la mochila. Używamy przyimka en, ponieważ wkłada w plecak, a nie do plecaka, tak jak po polsku się mówi. Wkłada w plecak. Poner en la mochila. El niño está corriendo. El padre le pone la mochila, pero la mochila pesa mucho porque hay muchos libros en la mochila. El niño está corriendo, czyli dziecko biega. El padre pone los libros en la mochila. Ojciec wkłada książki do plecaka. Pero la mochila pesa mucho. Ale plecak waży dużo. Porque hay muchos libros en la mochila. Bo jest dużo książek w plecaków. Został użyty tutaj czasownik haber, hay muchos libros, dlatego że książki są niepoliczalne. La ciudad es grande y el hijo con el padre van en coche a la ciudad. La ciudad es grande. Czasownik ser, bo jest jakie? Duże. Ir en coche. Jechać samochodem. Do środków transportu używamy przyimka en. En coche, en avión, en autobús, en tren. Zawsze kiedy przemieszczamy się czymś, to jedziemy w tej rzeczy. Debajo de un árbol hay un músico. El niño está sorprendido y feliz, pero tiene que ir a la escuela. El padre va al trabajo. Y el niño va a la escuela. El padre empieza el trabajo a las 9 de la mañana. Debajo de un árbol hay un músico. Pod drzewem jest muzyk. Użyty czasownik haber, hay un músico, ponieważ jest on nieokreślony. Z rodzajnikami nieokreślonymi używamy czasownika haber, hay. El niño está sorprendido y feliz. Pero tiene que ir a la escuela. Dziecko jest zdziwione i szczęśliwe, ale musi iść do szkoły. Czyli ir a la escuela, iść do szkoły. Wszystko, co jest w kierunku dokądś, to jest a. Ir a la escuela, llegar a la escuela, entrar a la escuela. Wszystkie czasowniki związane z kierunkiem ruchu dokądś używamy przyimka a. El padre. Va al trabajo y el niño va a la escuela. El niño va a la escuela, proste, dziecko idzie do szkoły, y el padre va al trabajo, dlatego używamy przyimka al, ponieważ jest to połączenie, przyimka a plus rodzajnik el daje nam al, czyli el padre va al trabajo. El padre empieza el trabajo a las 9 de la mañana. Ojciec zaczyna pracę o 9 rano. A las 9 de la mañana. Zawsze do godzin stosujemy a. O którejś godzinie wtedy to znaczy. A las 9, a las 8, a las 10 i tak dalej, i tak dalej. El niño quiere dibujar, pero tiene que estudiar. Dziecko chce malować, ale musi się uczyć. Y entonces está enfadado. I wówczas jest zły. Więc znowu użyty został czasownik estar, está enfadado, ponieważ jest to coś zmiennego, nie zostanie zły na zawsze przecież. Pero un día el niño se cansa de la rutina diaria. Pewnego dnia dziecko męczy się życiem codziennym, tą rutyną codzienną. Y ya no está tan feliz como antes. Już nie jest taki szczęśliwy jak wcześniej.
To znowu czasownik estar, está feliz, dlatego że to jest zmienne. Nie możemy być szczęśliwi cały czas. Cada día lo mismo y el niño está triste. Ponownie to samo. Está triste, zmienna cecha. Los trabajadores trabajan con la máquina de escribir y el niño usa la pintura para pintar, pero tiene que escribir las letras. Los trabajadores trabajan con la máquina de escribir. Czyli pracownicy pracują na maszynie do pisania. Jeżeli używamy czegoś do wykonywania innej rzeczy, danym przedmiotem, w tym wypadku jest to maszyna do pisania, to robimy to z nią. Inny przykład, może to być długopis. Escribo con el bolígrafo, piszę długopisem, czyli robię to z nim, czyli piszę z długopisem. Escribo con el bolígrafo. El niño usa pintura para pintar. Dziecko używa kredki do malowania. Jeżeli używamy, coś jest przeznaczone na coś, przy tym przykładzie jest to kredka, ona służy do tego, żeby nią malować. Para pintar. Telefon służy do dzwonienia. El telefono sirve para llamar. El bolígrafo sirve para escribir. Czyli długopis służy do pisania. I za każdym razem, kiedy używacie jakiegoś przedmiotu do czegoś, to robicie para przyimek. El padre está muy cansado y termina de trabajar a las 7 de la tarde. El padre está muy cansado y termina de trabajar a las 7 de la tarde. Ojciec jest bardzo zmęczony pracą i termina de trabajar. Terminar bardzo często łączy się z przyimkiem de, terminar de hacer algo, w momencie, kiedy kończymy jakąś czynność, tak jak w tym wypadku, termina de trabajar. Na przykład, yo termino de hablar, czyli kończę mówić, ale zawsze ten czasownik terminar w takich wypadkach łączy się z przyimkiem de. ¿Por qué crees que el padre cambia el color? Responde a la pregunta en el comentario. Odpowiedź na pytanie. ¿Por qué crees que el padre cambia el color? Więc ja Wam odpowiem też na to pytanie. El padre cambia el color en este momento. Se pone azul cuando ve a su hijo. Entonces, cuando está feliz, está azul. Se pone de color azul cuando está feliz, pero cuando está triste, cuando tiene mucho trabajo, entonces pierde el color y se pone blanco o gris. Y yo te deseo que siempre estés azul. Cada día es igual. El niño va a la escuela, escucha la música, el padre trabaja mucho y está muy cansado. El niño quiere dibujar, pero tiene que estudiar y entonces está enfadado. Cada día es igual. El niño va a la escuela, escucha la música, czyli każdy dzień jest taki sam, dziecko idzie do szkoły i słucha muzyki. El padre trabaja mucho. Está muy cansado. Użyty jest czasownik estar, ponieważ estar cansado, czyli być zmęczonym, jest to czynność zmienna. Nie zostanie zmęczony na zawsze. Pójdzie do domu i odpocznie. A więc jest to coś zmiennego. Stan, w którym się znajdujemy chwilowo. Pero una vez el niño se cansa de la rutina diaria y ya no está tan feliz como antes.
cada día lo mismo. Y el niño está muy triste. No está animado, nada. Escribe las letras como otros niños. Hace bien su trabajo. Pero esto no le hace feliz. No está animado nada. W ogóle nie jest żywym dzieckiem. Nie jest, nie ma ochoty. Escribe las letras como otros niños. Pisze literki jak inne dziecko, jak inne dzieci. Więc nie jest zadowolony z tej sytuacji. Hace bien su trabajo, pero esto no le hace feliz. Robi dobrze swoją pracę, czyli wykonywać dobrze czynności. Hacer bien el trabajo, pero esto no le hace feliz. Ale to go nie robi szczęśliwym, czyli to go nie uszczęśliwia. Po hiszpańsku mówimy, że to go nie robi szczęśliwym. Esto no le hace feliz. Pero al final el padre tiene una idea, cómo animar a su hijo. Al final el padre tiene una idea. Na końcu, czy w końcu, ojciec ma pomysł. Cómo animar a su hijo, jak pocieszyć swojego syna. I tutaj przyimek a został użyty jako polski biernik kogo co. Uszczęśliwić kogo co, a su hijo. I to największe trudności sprawia, ponieważ my po polsku odmieniamy przez przypadki. W hiszpańskim, jak dobrze wiecie, nie ma odmiany przez przypadki, w związku z czym one są zastąpione przyimkami. W tym wypadku przyimek a znaczy kogo co. Stosujecie to tylko wtedy, kiedy po polsku również odmieniacie rzeczownik przez przypadek. Nie możecie go zawsze wsadzić, jak wam się podoba. To musi być w określonym momencie, tak jak jest zgodnie z zasadami, które wam tu dzisiaj przedstawię. No to co, lecimy troszeczkę trudniej, będą teraz czasy przeszłe, razem też z czasownikami być i przyimkami. Lecimy. Al día siguiente, cuando iban a la escuela, el padre llamó a su hijo y le enseñó su trabajo anterior. El niño se animó muchísimo, estuvo feliz. Entonces ellos fueron al árbol. Pero el niño vio que debajo del árbol el músico ya no estaba. Entonces se puso muy triste. Quería volver a la escuela. Entonces el padre, otra vez, tuvo una idea para animar a su hijo. Al día siguiente, cuando iban a la escuela, czyli kolejnego dnia, kiedy szli do szkoły, llamó a su hijo, zawołał swojego syna, czyli ponownie mamy przyimek a użyty, kogo co zawołał swojego syna, y le enseñó a su trabajo anterior i pokazał mu swoją wcześniejszą pracę. El niño se animó y estuvo muy feliz. Czyli ucieszył się i był bardzo szczęśliwy. Znowu czasownik estar, ponieważ jest to coś zmiennego. Imitaba que es el músico. Su hijo abrió los ojos y se puso un poquito más feliz. Así que así termina esta historia. ¿Qué conclusión tienes después de verla? A ver, escríbeme en el comentario. ¿Qué te recuerda esta historia? ¿Es similar a nuestra vida? Bueno, pues yo te deseo que siempre tengas color y que estés feliz. Y que la rutina diaria no te mate. Así que muchas gracias por estar conmigo hasta el final de este video y espero que te ayudó para aprender
algunas cosas de gramática. Déjame un comentario y suscríbete a mi canal si te ha gustado. Entonces ellos fueron al árbol, znowu poszli do drzewa. Pero el niño vio que debajo del árbol el músico ya no estaba. Dziecko zobaczyło, że muzyka już nie było pod drzewem. Entonces se puso muy triste. No więc się bardzo zmartwił, porque el músico ya no estaba, bo muzyka już tam nie było. Pero el padre tuvo una idea, ale ojciec miał pomysł. Como animar a su hijo? W jaki sposób pocieszyć swojego syna? Imitaba que es el músico. Udawał, że jest muzykiem. Niño abrió los ojos, dziecko otworzyło oczy. I se puso un poquito más feliz. I zrobił się troszeczkę bardziej szczęśliwy. Así termina esta historia. Tak więc w taki sposób kończy się ta historia. Dzięki, że tu dzisiaj ze mną jesteś. Mam nadzieję, że to nagranie troszeczkę wyjaśniło ci, w jaki sposób używać przyimki w życiu codziennym. Dzięki bardzo. Jeżeli ci się podobało, to zostaw jakiś komentarz albo zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia. Gracias. Ciao.